dzień dobry, moi drodzy, bądźcie serdecznie przywitani w piątkowy poranek, tudzież jakąkolwiek inną porę dnia, roku, lata, wszechświata, uniwersu, kiedy to oglądacie, bo może to na przykład też jacyś kosmici gdzieś oglądają. Co ja gadam? Zakrzyknijmy może po prostu, żeby głupot nie gadać. Zawołajmy. Moi drodzy, moi kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 6 rano, który kończy ten tydzień nasz z 6 rano. Bo następny będzie oczywiście w poniedziałek, czyli w sumie kończymy ten tydzień, tak jak powiedziałem. Kochani, nie wiem, jakiś taki jestem rozproszony dzisiaj, więc będę się może starał ogarnąć. Mamy piąteczek, nie ma pandziocha. Jest. Moi drodzy, proszę wybaczyć za to zamieszanie na początku, ale jakoś taki byłem nieogarnięty w tym odcinku. Mamy pandziocha, bo jest piąteczek, więc skoro jest pandzioch, to musimy obejrzeć filmik pandziowy, więc zobaczmy. Skoro zobaczyliśmy pandziochy, to możemy iść do rzeczy, czyli do cytatu piątkowego, który oczywiście będzie fantastyczny, bo będzie z samego Pisma Świętego, czyli najlepszy ever możliwy. Dzisiaj będzie bardzo wyzywający, bardzo pokazujący, bardzo nas zapraszający do pewnej cudownej, ważnej, fantastycznej dziedziny rzeczywistości i mam nadzieję, że nas tam pchnie. Posłuchajcie. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Moi drodzy, dzisiejsze zdanie oczywiście oczywista oczywistość z oczywistych oczywistości z Pisma Świętego. Zdanie, które wszyscy znamy, zdanie wypowiedziane do uczniów, kiedy Pan Jezus ich powoływał, czyli jeszcze nie byli trochę uczniami, ale właśnie zrobił z nich uczniów. Zrobił ich tymi uczniami, wzywając ich właśnie tym zdaniem. Kochani, co bym chciał, żebyśmy dzisiaj zobaczyli w tym zdaniu? Pierwszą rzecz, jaką chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jest dość oczywista. Każdy z nas jest wezwany do tego, żeby innych wydobywać z głębi. Kochani, to nie jest tylko robota dla księży, to nie jest tylko robota dla, nie wiem, jakichś tam ewangelizatorów czy misjonarzy i tak dalej, tylko to jest robota dla każdego chrześcijanina. Jeżeli ktoś chce być uczniem Pana Jezusa, to został wezwany do tego, żeby nie tylko zajmować się swoim własnym zbawieniem, nie tylko zajmować się tym, żeby do Pana Boga dążyć i Go szukać, oczywiście byłoby super, żeby tak robić, ale również jesteśmy wezwani do tego, żeby poszukiwać innych, którzy są gdzieś tam na dnie, gdzieś tam w głębi i żeby im pomóc wypłynąć na powierzchnię do Pana Boga. Ten obraz rybaków ludzi, myślę, jest bardzo piękny, bo on pokazuje właśnie, że można być rybą, która siedzi na samym dnie i potrzebny jest jakiś rybak, który będzie miał narzędzia do tego, żeby komuś pomóc, żeby go wydobyć. I kochani, dzisiejsze pierwsze zadanie, to jest tylko pierwsze, posłuchajcie proszę dalej, jest bardzo ważne i bardzo jasne. Pan Jezus nas dzisiaj zaprasza tym cytatem, dlatego go wybrałem, żebyśmy się dzisiaj oglądnęli, rozglądnęli, gdzie komu ja mógłbym pomóc, gdzie ktoś jest na jakimś dnie, że mógłbym go stamtąd wyciągnąć. I to chodzi oczywiście o wszystkie rzeczy, o wiarę, o życie, o nadzieję, o zdrowie, o finanse, o cokolwiek. Pomyśl dzisiaj, niech taki będzie ten piątek, to byłby super piątek, gdzie mógłbyś komuś pomóc. To może być tak, jak znowu w tym tygodniu wam mówiłem przez parę odcinków, najdrobniejsza rzecz na świecie. Może to ma być po prostu 5 minut obecności dla kogoś, a może to ma być wydobycie go z wielkich problemów finansowych, bo cię na to stać. To nie ma znaczenia, jaka będzie skala tej pomocy. Chodzi o to, czy będziesz dzisiaj rybakiem ludzi, czyli czy będziesz kimś, kto poszukuje będących na dnie, będących zanurzonymi w topieli, a ty im pomożesz się chociaż trochę wydobyć. Ale uwaga! I druga część jest bardzo ważna. Zauważcie, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus nie po prostu kazał swoim uczniom wydobywać ludzi z głębin i z dna, tylko co powiedział? Pójdźcie za mną. Czyli co powiedział? Jeśli ze mną nie jesteś, jeśli ze mną nie budujesz relacji, jeśli nie jesteś moim uczniem, jeśli nie jesteś blisko mnie, to nikomu nie pomożesz. I kochani, to jest strasznie ważne. Czasem rzeczywiście jakby trzeba poczekać z pomocą innym, trzeba poczekać z zaangażowaniem, dlatego żeby się samemu przy Panu Jezusie znaleźć. I oczywiście, to nie chodzi mi o to, że każdy z nas może jakby powiedzieć, ale jeszcze nie jestem z Panem Jezusem do końca. Nie, to nie chodzi o to, bo jak będziemy na to czekali, to się nigdy nie doczekamy. Tylko chodzi o to, skąd bierzesz siły, skąd czerpiesz swoje jakby możliwości kochania, pomagania i bycia z innymi. Kochani, bez Pana Jezusa tego nie da się zrobić. I nie mówię, że w takim razie poczekaj 10 lat, aż zbudujesz z nim relację. Nie, tylko zacznij od tego, że jeżeli masz komuś dzisiaj pomóc, jeżeli chciałbyś, tak jak cię dzisiaj, mam nadzieję, wezwałem do tego, żeby dzisiaj kogoś wydobyć z głębin, to zanim tam pójdziesz, zanim z nim pogadasz, zanim spróbujesz okazać mu jakąś miłość, to usiądź
i pomódl się. W sensie poproś Pana Jezusa, Panie Jezu, bądź ze mną. I oczywiście, jeżeli to będzie tylko jednorazowe bycie Twoje z Panem Jezusem, a tak naprawdę masz Pana Jezusa gdzieś, no to to niewiele da. Chociaż jednorazowo może da. Ale nie da Ci to na dłuższą metę wiele. Kochani, to jest, myślę, strasznie w ogóle ważna wskazówka w tym zdaniu. Mogą pomagać innym, mogą ich wydobywać ci, którzy są z Jezusem, ci, którzy są blisko Boga, bo tylko od Boga można brać jakby potrzebne rzeczy i potrzebne narzędzia. I rzeczywiście Pan Bóg jest tak dobry, że działa wszędzie, nawet czasem jak ktoś nie chce z Nim być, albo nie bardzo nawet wie, że z Nim jest, to, że Pan Bóg też mu daje, to jasne. Ale to nie znaczy, że nie może więcej, że nie można więcej od Pana Boga wziąć. Ja mam takie bardzo często wrażenie, że gdyby nie Pan Bóg, to nic bym nie potrafił. Że czasem udaje mi się komuś pomóc, nie dlatego, że mam jakąś zdolność i nie wiem, że coś tam potrafię, bo wręcz zazwyczaj mam odwrotne przekonanie, że po prostu ja tylko więcej psuję niż pomagam. Ale kiedy zapraszam Pana Boga do tego i kiedy z Nim jestem, no to On po prostu uzdalnia. I nagle zupełnie jakby bez mojej umiejętności, bez moich jakichś wielkich wysiłków, coś się dzieje w tej pomocy, dlatego że Pan Bóg tam działa. I kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj te dwie rzeczy usłyszeli. Po pierwsze, jesteśmy wezwani do realnej i konkretnej pomocy i mamy w nią pójść. A po drugie, ona jest niemożliwa, jak nie zaczerpniemy siły i mocy ze studni życia, którą jest Pan Jezus. Więc zróbmy to dzisiaj. No dobrze, tak widzicie, pandziocha tak ułożyłem do spoczynku, żeby miał taki dzisiaj relaks, ale to chyba jak na pandziocha przystało, tak może być. Kochani, kończymy ten tydzień, życzę Wam najlepszego weekendu, szczególnie najlepszej niedzieli. Widzimy się w poniedziałek. W poniedziałek będzie super cytat, bo muszę to dla Was wszystko nagrać, żebyście tam sobie mogli to oglądać o czasie właściwym. Więc w poniedziałek będzie super cytat, bo będzie cytat z Króla Juliana. Naprawdę, będzie ekstra. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam na początek 6 rano w przyszłym tygodniu i potem oczywiście na cały kolejny, ostatni już przed Adwentem tydzień. Więc w ogóle to tak, no bardzo, bardzo zapraszam. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Ściskam, błogosławię, pozdrawiam i w ogóle się cieszę. Z Bogiem, pa!